Zaprzyjaźniłem się z samotnikiem, który ma na imię Anthony, w pierwszej liceum, bo nie miałem z kim grać w Halo. Przeszliśmy całą grę razem, w jedną sobotę. Anthony jest zajebistym kolesiem. Cieszę się, że go poznałem. Poniedziałek w szkole. Anthony siedzi po drugiej stronie klasy. Stary, ale zajebiście się grało w sobotę. Przytakuję i staram się udawać, że coś robię. Ej, a grasz też w Call of Duty? Teraz nie jest czas na rozmawianie o takich rzeczach, lol. Jebać to! Masz Borderlands? Chłopie, nie teraz, proszę, zaczekaj do przerwy czy coś. Nauczyciel wysyła go na dywanik, bo powiedział jebać to. Przechodzi koło mojej ławki i mówi, dziś o tej samej porze. Mruga porozumiewawczo jednym okiem, składa rękę w pistolet i udaje, że do mnie strzela. Tonę we wstydzie. 3 lata później jesteśmy nadal ziomkami, a on wybył do sił powietrznych. Klasa maturalna. Siedzimy zjarani w piątkową noc. Jest jakoś pierwsza. Przypomnieliśmy sobie, że w kręgielni w naszym mieście jest coś takiego jak kosmiczne kręgle. Ciemno, stroboskopy, muzyka klubowa, ćpuny i nastolatki. Udajemy się na kręgielnię. Nikt z nas nie płaci i czekamy na jakąś grupę ludzi, żeby wyszła wcześniej. Płacąc można grać 2 godziny, ale większość ludzi nie zostaje na całe 2 godziny, więc gramy wtedy za darmo. Zobaczyłem kilka licealistek w kolejce obok nas. Porzucam kumpli i idę zagadać. Parę godzin wcześniej byłem na rodzinnej imprezie, więc byłem ubrany elegancko, krawat, etc. Wyglądałem kurewsko dobrze. Gadam z dziewczynami, jestem przystojny i uwodzicielski. Niedługo zaczynam lizać się z solidną 9 na 10. Anthony podchodzi i mówi, jo stary, masz pożyczyć 10 dolców? Wybacz, wydałem ostatnie 20 na naszą trawę. A dziewczyny, to jest Anthony, mój kumpel. Niezręcznie się ze sobą witają, ja kontynuuję ssać twarz tej dziewczyny, wkładam jej rękę pod koszulkę i bawię się jej cyckami w ciemności. Anthony siada obok i zaczyna mówić o swoich eskapadach z Call of Duty. Wczoraj w nocy graliśmy na Karachi, biegałem z wytłumionym UMP, trochę nubsko, ale wiem, ale zniszczyłem stary, 53 kile, 3 śmierci, miałem nawet wybuch atomowy, ale zaczekałem na koniec gry, żeby go użyć. Anthony jest zjarany jak skurwysyn, ja jestem zjarany i zaczynam się śmiać. Jedna z dziewczyn mówi, myślę, że powinniśmy się zbierać. Dupa, z którą się całowałem, odwala minę pod tytułem wybacz, ale muszę. I odchodzi. Odwracam się i uderzam Antoniego w brzuch. Nadal miałem jej numer. Jebaliśmy się w następny weekend. Historię będę pisał niechronologicznie w takiej kolejności, jak je pamiętam. Mieliśmy po 17 lat. Pierwszy raz jaramy zioło z Anthony. Anthony bierze mocnego bucha z bongo. Po kaszleniu przez 3 minuty mówi, że chyba go nie klepie i bierze jeszcze jednego bucha. Wszyscy mamy mocną bekę, bo wiemy, że to zajmuje parę minut, żeby złapać fazę. 10 minut później Anthony spala sobie zapalniczką włosy spod pachy. 15 minut później próbuje podpalić swoją brew, ale zabieramy mu zapalniczkę. Dowiaduje się, że kumpel Ben powiedział Anthonemu, żeby spodpalił swoją pachę, a gdy ten to zrobił, Ben założył się z nim o 5 dolców, że nie podpali swojej brwi. Wszyscy się śmiejemy i jesteśmy rozjebani całą sytuacją. Faza nam schodzi, jest już jakoś 1,5 godziny później, siedzimy ze znajomymi i gramy na konsoli. Anthony i Ben gdzieś wyszli. Widzimy Anthonego i Bena wchodzącego do pokoju. Ben płacze i trzyma się za swój bok, śmiejąc się. Zapalają światło i Anthony nie ma brwi. Wszyscy w pokoju wybuchają śmiechem, wszyscy leżą na podłodze i śmieją się tak mocno, że aż boli. Ogolił swoją brew za 0,5 grama baki. Następnego dnia widziałem go w szkole i jego siostra narysowała mu brew kredką. Ale łatwo można było poznać, że jest fałszywa. Bardzo łatwo. Klasa maturalna, siedzimy ze znajomymi na obiedzie. Gdy kupujesz obiad w szkole, to dostajesz owoc, żeby promować zdrowe odżywianie. Anthony kupuje sobie obiad i dostaje jebitną pomarańczę. Chowa ją do plecaka na później. Nagle z kilku kas wychodzą uczniowie jazzu i muzyki estradowej, mają ze sobą instrumenty. Zaczynają grać na środku boiska. Jedliśmy obiad na zewnątrz. Anthony podchodzi do mnie, gdy ich oglądam i mówi, że rzuci w tego cwela z trąbką. Rudzielec z kręconymi włosami gra na trąbce. Znam go z widzenia, bo Anthony bił się z nim w pierwszej klasie i go poskładał. Nie dasz rady, stary. Dla jasności byliśmy jakoś pół boiska piłkarskiego od nich. Byli ustawieni do nas bokiem. Rudzielec stał najbliżej nas. 2 sekundy później Anthony bierze zamach i ciska pomarańczą. Trafił Rudego w pysk. Słyszymy, jak trąbka zmienia dźwięk z na Rudy jest wyraźnie zmieszany. Śmieje się mocniej niż kiedykolwiek się śmiałem w całym swoim życiu. I z tego, że pomarańcza rozprysnęła się na jego pysku i z dźwięku, jaki wydała trąbka. Oglądam się za siebie, a Anthony'ego tam nie ma.
Parking jest jakoś 150 metrów dalej. Zerkam tam i Anthony biegnie jak gazela w stronę jego ciężarówki. Śmieje się jeszcze bardziej. Dyrektor, ochrona i z 20 nauczycieli podchodzą i krążą i każą nam iść na dywanik. Nam, czyli jakimś 9 osobom z naszej paczki. Pytają, kto rzucił pomarańcze. Wszyscy mówimy, że nie wiemy. Anthony czeka na mnie pod szkołą, żeby mnie odwieźć do domu. Do szkoły podwiózł mnie sąsiad, bo zepsuło mi się auto. Śmialiśmy się całą drogę powrotną. Ostatnia rzecz, jaką do mnie powiedział, zanim wysiadłem, to: słyszałeś dźwięk, jaki wydała trąbka, gdy dostał? Śmiałem się tak bardzo, że brzuch bolał mnie na następny dzień. Jeden z pierwszych razów, gdy byliśmy zjarani. Ktoś powiedział, że powinniśmy iść do McDonalda. Oczy Anthony'ego się zaświeciły. Spojrzał na mnie i powiedział cichym głosem: możemy iść do McDonalda, proszę. Zawsze robię za szofera. Zawiozłem 8 osób do McDonalda moim dwudrzwiowym akordem z 94. Bohemian Rhapsody leci na maksymalnej głośności. Docieramy na miejsce, ja biorę jakiegoś burgera, Anthony kupuje 20 nuggetsów, w końcu je dostaje, widać, że jest ujarany jak skurwysyn, podnosi kurczaka, patrzy na niego przez 30 sekund. Siedzę naprzeciwko niego i widzę, że do oczu napływają mu łzy. Myślę, że to po prostu przez to, że jest zjarany. Patrzę w swoją tackę, żeby znaleźć słomkę. Biorę gryza, podnoszę wzrok i Anthony bierze pierwszego gryza nuggetsów. Odkłada na wpół zjedzonego nuggetsa na tackę, wyciera usta serwetką i patrzy mi w oczy. Poważnym głosem mówi: to jest najlepsza rzecz, jaką kiedykolwiek jadłem. I łza spływa mu po policzku. Kisnę ze śmiechu, patrząc na tego zjaranego białego głąba, płacząc nad McNuggetsami. Zaczyna wpieprzać resztę nuggetsów. Kończy jeść je wszystkie, w tym miejscu K, mając buzię pełną nuggetsów. Żuje z otwartymi ustami i płacze w tym samym czasie. Nagle patrzy na mnie, widzi, że w chuj mocno się śmieje i to go rozśmiesza. Zaczyna się śmiać tak mocno, że nuggetsy wylatują z jego ust prosto na mnie. Mówi: przepraszam. Łapie za serwetkę, nachyla się nad stołem i zaczyna mnie wycierać. Mówię, żeby się odjebał i idę do łazienki to powycierać. Wracam, a on wpierdala resztę mojego hamburgera jak jebany smigol. Wszyscy moi kumple się śmieją. Siedzimy na domówce, Antonego jeszcze nie ma. Obmyślamy plan, żeby go schlać i wymyślamy grę na szoty. Anthony podchodzi i czekam przy stole, żeby zajął swoje miejsce po drugiej stronie. Jego kieliszki są pełne whisky. Moje są pełne soku jabłkowego, ale jest ciemno na ogródku, więc nie zauważa różnicy. Kumpel odlicza do 3 i zaczynamy pić. Wiem, że Anthony wcześniej nie był pijany i powiedziałem to wszystkim, zanim przyszedł. Wypijam 5, on męczy się z 3 i mówi, że go pali w gardle. Wszyscy nazywamy go pizdą i go to denerwuje. Patrzy mi w oczy. Kończy resztę kieliszków, nie zdejmując ze mnie wzroku. Mi zostało jeszcze 3. Mówi: pij, dziwko. Śmieje się i pije jeszcze 2. Podaje mu 10. Chce być kozakiem. Pije go i zauważa, że to sok jabłkowy. Spogląda na mnie z największym przerażeniem, jakie kiedykolwiek widziałem na jego twarzy. Znaleźliśmy go zezgonowanego i zażyganego w łazience. Anthony Babasem. Zdecydowaliśmy się zaimprezować i u niego, bo jego mama ma wyjebane na to, że pijemy, dopóki nie ma rozpierdolu. Jego basen jest kurewsko głęboki, jakoś na 5 metrów. Siedzimy w jacuzzi i jaramy blanta. Widzimy, że Antonego nie ma w pobliżu. Kumpel Jack mówi, że Anthony skoczył po coś do środka. Okno z pokoju Anthony'ego ma widok na basen z pierwszego piętra jego domu. Wszyscy patrzymy, jak Anthony puka w okno, śmiejąc się i otwiera je. Wychodzi przez okno i wspina się na dach. Ej, będę skakał! Jego mama słyszy, jak się drze i wychodzi przed dom. Anthony, złaź z dachu i wracaj do środka już! Wal się! Tu zaczął naśladować Cartmana z South Parku. Robię to, co chcę! Zabiera się za skok, ale się poślizgnął. Jego ciało uderza w wodę i opada na dno. Wszyscy wybiegamy i podbiegamy do krawędzi basenu, żeby zajrzeć, co z nim. On siedzi na dnie i patrzy do góry prosto na nas. Uśmiecha się. Zaczyna wypływać do góry, ale jakoś z 2,5 metra pod wodą się zbełtał. On zaczyna panikować, widząc swoje wymiociny pod wodą i płynie do góry jak upośledzony węgorz, próbując je ominąć. Dopływa w końcu do powierzchni. Jak duży plus zrobiłem? Jebany Anthony. Matma w klasie maturalnej. Anthony ma w tym okresie lekcje po drugiej stronie szkoły. W połowie lekcji Anthony wbiega do mojej klasy śmiejąc się. Nauczycielka każe mu się wynosić. Anthony na nią patrzy i mówi: sekundka. Podchodzi do mojej ławki. Śmiejąc się podchodzi blisko, żeby nikt go nie słyszał i mówi: stary, idź do łazienki na zachodnim skrzydle. Zaufaj mi. Zaczynam się śmiać z tego, jak losowa jest ta cała sytuacja i przytaknąłem, mówiąc, że będę tam za parę minut. Nauczycielka dzwoni do dyrektora, mówiąc, że jakiś uczeń wparował do klasy i nie chce wyjść. Anthony robi swój bieg gazeli i wybiega ze swojej klasy.
Pytam, czy mogę iść skorzystać. Idę na zachodnie skrzydło. Czuję, że coś jest nie tak. Wchodzę do łazienki i od razu odrzuca mnie zapach gówna. Zaczynam się śmiać, naciągając koszulkę na nos. Wchodzę do kabiny, spodziewając się wielkiego klocka. Nic. Zaczynam wracać na korytarz, ale zauważam gówno w pisuarze. Kawałek zwisał z krawędzi pisuaru. Zacząłem się śmiać tak mocno, że się popłakałem. Anthony był przyczyną jakoś 70% moich płaczów przez całe moje życie. Udaję się w stronę wyjścia, ale zauważam coś w umywalce. Anthony nasrał do pisuaru i dwóch umywalek. Wróciłem do klasy śmiejąc się jak nigdy. Jebany Anthony. Klasa maturalna. Lekcja z etykiety. Nudzi mi się w klasie. Już 3 razy miałem przypał za wstawanie i rozmawianie z Anthonym. Jemu też się wyraźnie nudziło. Ciągle się rozglądał, bawił wszystkim co pod ręką, ciężko znosił nudę. Siedzi sam w tylnym kącie klasy, bo za dużo rozmawia. Nauczycielka gasi światło i puszcza krótki film na ostatnie 30 minut lekcji, bo tak mamy co piątek. 15 minut mija, patrzę do tyłu na Anthony'ego. Widzę, że coś się rusza i zauważam plecak zwisający z ławki, zasłaniający to, co robi. Wcześniej został złapany na graniu w Pokemony jako maturzysta. Lol. Wychodzę ukradkiem z ławki i skradam się na tył klasy, żeby z nim pogadać. Podchodzę bliżej i widzę, że rusza się bardzo szybko. Podchodzę jeszcze bliżej i uświadamiam sobie, że się masturbuje. Wypuszczam z siebie głośne i aż sobie siadam ze śmiechu. Wyciąga rękę ze spodni z szybkością gazeli i rzuca mi spojrzenie sarny w światłach drogowych, podczas gdy ja siedzę na ziemi i umieram. Wracam do krzesła, a nauczycielka mnie wyrzuca. Koniec pierwszej klasy liceum. Musimy oddać książki do biblioteki. Ja i Anthony jesteśmy ostatni w kolejce do oddania książek. Podczas gdy czekamy, on wyciąga kondoma z tylnej kieszeni. Co ty kurwa robisz? Mówię śmiejąc się. Rzuca mi spojrzenie. Nic nie mówi. Odpakowuje go. Potrząsa nim i pluje do niego, żeby wyglądał na zużyty. Robi węzełek na końcu i wkłada z powrotem do kieszeni. Robiąc ten sam pistolecik z rąk co na początku roku. Idziemy włożyć książki do przechowalni, gdzie trzymają wszystkie oddane książki, a on otwiera przypadkową i wkłada do niej kondoma. 2 dni później jesteśmy na lekcji, a bibliotekarz prosi na słówko jednego kujonka z naszej klasy. Dzieciak wraca blady jak duch, zawstydzony jak diabli. Pytam go, co się stało, a on patrzy na mnie zniesmaszony i mówi: ktoś włożył jebanego kondoma do mojej książki i dyrektor myśli, że to ja. Wybucham śmiechem w jego twarz i dyskretnie zbijam z Anthony'm pionę. Jesteśmy we dwójkę po szkole na pizzy. Siedzimy przy stole gadając i 2 dupy z naszej szkoły wchodzą i siadają za nami, plecami do nas. Anthony się chichra i mówi, żebym zaczekał. Wczołguje się pod stół, kładzie się na plecach i wsuwa się pod stół dziewczyn. Kątem oka widzę, że coś błysnęło, a dziewczyny zaczynają krzyczeć. Kopią go i nie może wyjść. Wstaję, podnoszę stół i rzucam go kawałek dalej. Podnoszę go i zaczynamy spierdalać. Obydwaj się śmiejemy, a dziewczyny rzucają w nas naszą pizzą. Uciekamy z 200 metrów dalej i Anthony ma siniaka pod okiem i krwawi mu warga. Patrzy na mnie, ściera krew, uśmiecha się i mówi: zapomniałem wyłączyć lampy błyskowej. Pokazuje mi zdjęcie. Sfotografował jedną z dziewczyn noszących spódnicę od dołu. Żadnej nagości, ale wielbiliśmy to zdjęcie przez całe liceum. Ja i Anthony mamy WF w pierwszej klasie. Zawsze miał ze sobą metalowy bidon, a w nim wodę. Codziennie. Jesteśmy w szatni. Przebieramy się, a on mówi, że zapomniał czegoś wziąć z szafki obok. Każe mi popilnować ubrań. Spoko, stary. Bez problemu. Przygotowałem sobie 3 tabletki Viagry z 2 tygodnie temu, po tym jak mi od 2 tygodni codziennie powtarzał, że uwielbia oglądać dziewczyny biegające na WF-ie. Jestem kutasem. Wrzucam mu 3 tabletki do bidonu pełnego wody, potrząsam i odstawiam. On wraca. Idziemy na WF. Musimy obiegnąć szkołę 2-krotnie. Ciągle na niego spoglądam, próbując wyłapać jakąś reakcję. Nagle do mnie mówi: ej kurwa, staje mi. Nie przejmuj się, biegamy, więc pewnie zaraz ci oklapnie. Doganiamy grupę dziewcząt i nie możemy ich ominąć, bo zajmują całą ścieżkę. Nieważne, że to dobra okazja, żeby trochę odpocząć i złapać oddech. Kurwa, stary. Ciągle mi stoi, po prostu go ustawię poziomo wzdłuż pasa. Przebiegamy koło dziewczyn i mówię Anthony'emu, że kto ostatni na mecie, to pizda, i zaczynam sprintować. Anthony nigdy nie wycofuje się z wyzwań i mija mnie z szybkością gazeli. Jego erekcja lata w przód i w tył, w lewo i w prawo, w jego krótkich, elastycznych spodenkach. Zaczynam się śmiać i staram się dotrzymać tempa. On właśnie skręca na zakręcie przy rogu szkoły i widzę, że biegnie ze sztywnym namiotem. Dziewczyny krzyczą: Anthony'emu stoi, patrzcie, widzicie to?
Anthony dobiega do mety. Kilka osób, które już kończyły tam czekają, śmiejąc się z namiotu Anthony'ego. Dobiegam na metę, a on krzyczy: jebcie się, przynajmniej się go nie wstydzę, tak jak wy się wstydzicie swoich malutkich pytek. Nauczyciel był tam przez cały czas. Anthony dumnie idzie do łazienki ze wzwodem na wierzchu, wyśmiewając ludzi, koło których przychodzi. Płaczę ze śmiechu. Udało się lepiej, niż sobie to wyobrażałem. Anthony strasznie długo siedzi w łazience. Idę na lekcję. Anthony wchodzi, gdy minęło już 20 minut. Wszyscy w klasie już wiedzą, co się stało. Patrzy na mnie i mówi: musiałem walić konia w wieczność, bo nie chciał opadnąć. Umarłem na miejscu. Kątem oka widzę co chwilę, że poprawia sobie spodnie, bo erekcja wraca. Mieliśmy w klasie grubego karzełka o imieniu Raw. Byliśmy pewnego dnia w Walmarcie, spaleni jak Snoop Dogg. Anthony bierze wózek i nakłania Karła, żeby wszedł do środka. Daje mu zabawkową kierownicę i każe mu ją trzymać i udawać, że jest w rajdówce. Anthony zaczyna sprintować z Karłem w wózku, nabierając prędkości przy kasach i biegając pełnym sprintem w alejkach. Śmiejemy się, ale jesteśmy zbyt zjarani, żeby cokolwiek zrobić. Jedyne co słyszymy to małego karzełka płaczącego: pomocy, stary, przestań, zwolnij, proszę, wypuść mnie! Anthony jest mocno zjarany i bawi się całkiem dobrze. Decyduje, że gdy dotrze do głównej dużej alei, to puści wózek. Widzimy, jak się rozpędza i puszcza wózek, który jedzie dobry 25 na godzinę środkiem alei. Wózek jedzie do momentu, w którym uderza w wieszak na ciuchy prawie po drugiej stronie sklepu. Karzełek wylatuje na 1,5 metra i spada na ziemię. Wszyscy się śmiejemy, a karzeł spierdala w naszą stronę kaczkowatym chodem przed jednym z grubych ochroniarzy. Wybiega przez główne drzwi i wszyscy biegniemy do mojego auta, wskakujemy i spierdalamy. Nigdy nie zapomnę widoku czystej radości na twarzy Anthony'ego, gdy przybiegł do nas po wystrzeleniu karzełka. Byliśmy w targecie na jednej z naszych marihuanowych wypraw. Jest nas czterech. Bezcelowo krążymy po sklepie. Zauważamy brak Anthony'ego. Zaczynamy szukać go po całym sklepie. Rozległ się głos interkomu: ochrona proszona do sekcji rowerowej. Patrzymy na siebie i śmiejąc się biegniemy do działu z rowerami. Anthony wyjeżdża z alejki na plażowym kruzerze. Przejeżdża obok nas i krzyczy: będziemy walczyć o nasze prawo do imprezowania! Jeździ po sklepie, a my czekamy przy wyjściu. Widzi nas i robi jakiś jebany trik ninja. Zeskakuje z roweru, ale popycha rower do przodu, sprawiając, że jedzie on dalej. Wybiega za nami i uciekamy. Próbujemy tam wrócić rok później. Zostajemy zatrzymani po 3 minutach przez ochronę i mówią nam, że jesteśmy na liście ludzi, którzy nie mają tu wstępu. Jest wieczór. Około 23. Wszyscy jesteśmy zjarani. Anthony mówi: podjedźmy do Taco Bell na szybko. Chcę czegoś spróbować. Nadmieniam, że gdy Anthony jest pijany bądź zjarany, jego umiejętności wokalnej komunikacji są zjebane. Słuchanie go to jak dysleksja dźwiękowa. To sprawia, że dalsza część jest świetna. Dojeżdżamy do Taco Bell i Anthony opuszcza szybę, siedząc za mną z tyłu. Pani pyta, co chcemy zamówić. Anthony mówi: witam, jesteśmy z San Diego, mieszkamy w północnej Kalifornii i robiliśmy tripa do Waszyngtonu. Trochę źle obliczyliśmy fundusze i nie mamy więcej pieniędzy. Ostatni raz, gdy jedliśmy, to 7 rano i od tego czasu ciągle jechaliśmy. Zostało nam jeszcze 8 godzin do powrotu do San Diego. Jesteśmy bardzo głodni. Chciałem tylko zapytać, że nie macie może jakiegoś jedzenia, które moglibyście nam oddać, żebyśmy nie głodowali? Próbowaliśmy w Carl's Jr., McDonaldzie, Wendy's i wszędzie w okolicy, ale nam nie pomogli. Pani mówi, że zapyta menedżera. Menedżer podchodzi do okna i mówi: proszę bardzo, mam nadzieję, że bezpiecznie dotrzecie do domu. Dostajemy 10 tacosów z frytkami na 4 osoby. Anthony nalegał, żebyśmy pojechali do wszystkich fast foodów w okolicy i zrobili to samo. Tej nocy skończyliśmy z 10 tacosami, 4 cheeseburgerami, 4 napojkami, 4 szejkami. Anthony był bohaterem tej nocy. Kilka kilometrów od miejsca, w którym mieszkamy, był całkiem gęsty las. Zawsze organizowaliśmy tam mecze w zdobywaniu flagi na ASG z tamtymi dzieciakami. Wybieraliśmy miejsce na flagi, umieszczaliśmy ją tam, prawdziwą flagę wysoką na parę metrów, zaprojektowaliśmy emblemat naszej drużyny na materiale i go do niej przypięliśmy. W każdej z drużyn było po 6 osób, a flagi były oddalone o dużą odległość, jakieś 0,5 kilometra od siebie. Zawsze graliśmy w nocy z taktycznymi latarkami, kamuflażem itd. Anthony był zawsze moim skrzydłowym i z racji tego, że grał w Call of Duty jak świr, miał wrodzone umiejętności w ASG. Leżymy w krzakach i Anthony mówi: te dzieciaki są w to chujowe.
Zgadzam się i czołgamy dalej. Jeden z dzieciaków siedzi na drzewie z 4 metry nad ziemią i obserwuje flagę z karabinem. Drugi również z karabinem około 6 metrów za ich flagą był schowany za kłodą i celował w ich flagę. Anthony każe mi zaczekać, aż wyśle mi wiadomość. Mogłem poczuć wibrację i w momencie, gdy zawibruję, miałem zastrzelić gościa na drzewie. Czekam około 2 minut. Czuję wibrację, strzelam gościa na drzewie. Słyszę najbardziej imponujący dziki okrzyk bojowy Anthony'ego i widzę, jak oświetlają go 4 latarki. Jest nago. Trzyma flagę jedną ręką, w drugiej dzierży pistolet i ucieka z ich miejsca na flagę, niosąc ją do naszego, strzelając do dzieciaczków. Dzieciaki krzyczą: trafiliśmy go ze 100 razy, on odpada. Anthony się wkurwia i mówi: biegłem nago, wygrywamy. Jeden z lepków strzela Anthony'emu w głowę. Rzucamy nasze bronie i biegniemy na niego. Anthony zaczyna go napierdalać nago i kradnie jego broń. Reszta dzieciaków nazywa nas oszustami, cfelami i tak dalej. Wszyscy wiemy, kto wygrał. Wracamy do domu, pijemy whisky, spalamy sztukę na pół i zasypiamy szczęśliwy. Anthony i ja decydujemy się pobujać autem po mieście w nocy. Anthony uwielbia, gdy ja prowadzę, a on drze ryja na ludzi na ulicy. Robimy to, co zawsze. On krzyczy na przechodzących ludzi. Teksty, które pamiętam najlepiej, to: pierdol się, dotykaczu dzieci, i twoja mama ma brudną cipkę przy obciągaczu. Mówi, żebym zatrzymał się pod jego domem, który był wtedy kilka ulic dalej. Wyskakuje z auta, po chwili wraca z balonami z wodą. Ach, słodziutko. Będziemy rzucać balonami z wodą w ludzi. Mówi, że nasikał do 4 z nich. Tym lepiej. Wziął też pistolet na wodę. Rzuca balonami z sikami w ludzi, a ja wtedy zwalniam, żeby słyszeć ich reakcję. Nikt z nich nie uświadomił sobie, że to mocz, zanim odjechaliśmy, ale i tak było śmiesznie. Widzieliśmy starszą parę, na oko 70 lat. Szli przed mieściami i wiem, że Anthony chciał. Nie, oni są za starzy. Mam wyjebane, jedź powoli, trafię ją w pysk. Jadę powoli, a on uwalnia związły strumień ze swojego wodnego obrzyna, strąca staruszkę z nóg. Jej mąż się wkurwia i podbiega do auta. Byliśmy z 2 metry od nich i łapie broń. Nie myli z 70 lat, tylko raczej z 40. Facet zaczyna tryskać wodą do środka mojego samochodu mieszanką wody i moczu. Daję gaz do dechy i spierdalam, bo walę szczynami, a moje auto śmierdzi jak pisuar na kółkach. Anthony umiera ze śmiechu i mówi: trafiłem, sukę! Potem łapie mnie za ramiona, przekręca tak, żebym na niego spojrzał, patrzy mi prosto w oczy i mówi: i upadła! Śmialiśmy się, śmierdząc jak szczyny, przez całą drogę do mojego domu, gdzie wzięliśmy prysznic i próbowaliśmy wyczyścić auto. Potem graliśmy w Call of Duty do 6 rano. Siedzimy z Anthony'em jednej nocy, nie mieliśmy trawy ani alkoholu, więc byliśmy trzeźwi. Mój dom jest niedaleko miejsca, w których są autobusy szkolne. Ja i Anthony jeździmy busami do szkoły, osobnymi, czasami. Mówi: stary, chodźmy poprzybijać opony w autobusach, jutro nie będą miały jak nas zawieźć do szkoły, więc zostaniemy w domu cały dzień. Brzmi jak dobry plan. Zgodziłem się. Nie mogliśmy przeskoczyć przez siatkę, bo był tam drut kolczasty, ale podciągnęliśmy ją od spodu i się wczołgaliśmy. Zaczęliśmy przebijać opony jakichś 20 busów, wszystkie 4 w każdym. On wybija też kilka szyb. Widzimy nadjeżdżający pojazd podobny do wózka golfowego, którym jeździ ochrona, więc spierdalamy tą samą drogą prosto do mojego domu. Anthony u mnie nocuje i planujemy jechać jutro tym samym busem, jeśli jakiś przyjedzie. Budzimy się rano i idziemy na przystanek autobusowy. Bus spóźnia się 20 minut i dostaje telefon od mamy. Jacyś wandale zniszczyli autobusy w nocy i dziś nie przyjadą. Mam was zawieźć? Mówię, że nie i że mamy Anthony'ego nas zawiezie. Czajmy się pod moim domem, aż mama wyjdzie do pracy i wbijamy do mnie. Robimy ściepę na jaranie, dzwonię do kumpla, który mieszka niedaleko, i załatwiam towar. Jesteśmy zjarani od 9 do 16, grając w gry i oglądając komedię. Około 17 mama wraca i spotykamy się z resztą kumpli. Wracamy do mnie. Pływamy w basenie do 22 i jaramy jeszcze więcej. To był dobry dzień. Anthony ma najlepsze pomysły. Pewnego dnia Anthony i ja pieczemy murzynka z marihuaną. Częstujemy znajomych i mówią, że są zajebiste. Ja i Anthony się cieczymy. Dobrze się spisaliśmy. Anthony mówi, że powinniśmy zrobić kilka. Zostawić w plastikowym pojemniku w szkole z napisem: weź tylko jedną, proszę. Dobry pomysł. W chuj. Robimy to. Zostawia to na środku stołówki niedaleko grupy dziewczyn, więc wygląda to tak, jakby te dziewczyny rozdawały darmowego murzynka. Było jakoś 6 kawałków z zielskiem i 20 normalnych. Pod koniec lunchu nie ma więcej ciasta. Pod koniec dnia policja przeszukuje szkołę. Mają psy z jednostki K9 węszące po wszystkich szafkach.
Zgaduję, że kilka osób, które wylosowało szczęśliwego murzynka, poczuło się gorzej czy coś i zrobiono im badania. Nie wiem. Anthony'ego nigdy nie złapano i mieliśmy duży ubaw, widząc losowe odwiedziny policji z psami przez następne kilka tygodni. Anthony ma jeden z tych bardzo drogich, zdalnie sterowanych samolotów, które latają bardzo szybko. Jednego dnia samolot ma kraksę. Anthony wie, że to już jego kres. Pyta, co możemy zrobić na ostatni epicki lot. Sugeruje kupienie dildo i przypięcie go do samolotu, a potem wpierdolenie się nim w kogoś. Zgadzamy się, że to najlepsza rzecz, jaką można zrobić. Anthony zamawia na Amazonie wielkie czarne dildo. 5 dni później jesteśmy u niego po szkole i przyklejamy taśmą 10-calowe dildo do spodu samolotu. Samolot lata strasznie dziwnie i musimy repozycjonować dildo z milion razy, aż będzie w odpowiednim miejscu, żeby nie zakłócać lotu maszyny. Puszczamy samolot i idziemy do parku. Anthony ciągle patrzy w górę, sterując. Docieramy do parku, samolot jest w miejscu, w którym jeszcze go nie widać przez osoby będące w parku. Dildo jest zbyt ciężkie i samolot nie lata wystarczająco wysoko i szybko. Duży, zdalnie sterowany samolot z czarnym, giętkim dildo lata 10 metrów nad odkrągłym, zaludnionym parkiem z meczami w piłkę nożną i dziećmi. Wkrótce samolot się rozbija i nikogo nie trafia, ale wielki Rottweiler łapie w zęby dildo i ucieka w wysokie trawy. Biega z wielkim dildosem po parku, ale tylko my wiemy, że to dildo. Właściciel łapie psa, wyciąga zabawkę z ust i wyrzuca ją, a pies aportuje i zaczyna biegać. Pomiędzy dziećmi ze sztucznym falusem w pysku było całkiem śmiesznie. Anthony miał też jeden z zasilanych gazem zdalnie sterowanych autek. Ten też był w kiepskim stanie, a Anthony zamówił już nowy. Anthony pomyślał, że byłoby śmiesznie przyczepić rzymskie ognie do samochodziku podczas meczu futbolowego. Nasz kumpel Ben podchodzi do auta, ustawia je nieodpodal trybun i odpala ląd. Anthony siedzi na trybunach zasłonięty przez resztę przyjaciół i zaczyna jechać. Wjeżdża na murawę i rzymskie ognie zaczynają strzelać w trybuny. Ludzie krzyczą i panikują. Panuje chaos. Zaczynają wychodzić ze swoich miejsc. To tylko jakieś 8 kul ognia. Nikomu się nic nie stało, nikogo nie podpalono. Cały stadion jest oczyszczony, mecz przerwany i pojawia się policja. Myślimy, że mamy przejebane i nas przeszukają, ale było zbyt dużo osób i udaje nam się wyjść bez przypału. Później się zjaraliśmy, a Anthony podpalił drzewo sąsiadów drugim rzymskim ogniem. Byliśmy zjarani, więc zajęło nam wieki, żeby znaleźć szlauch i ugasić drzewo. Zanim znaleźliśmy owy szlauch, pół drzewa było już czarne. Następnego ranka sąsiedzi patrzyli na drzewo ze zdziwionymi minami. Mama Anthony'ego powiedziała, że jakieś dzieciaki podbiegły i podpaliły to drzewo zeszłej nocy, a my poszliśmy to ugasić. Jego mama jest spoko. Dach Anthony'ego na szczycie jego jednopiętrowca zapewnia świetny widok na jedną z ulic naszego miasta. Sporo ludzi tędy chodzi pomiędzy 17 a 20. Ja i Anthony zawsze wdrapywaliśmy się na dach z broniami. Było jak ASG, ale o wiele bardziej cięższe i strzelały metalowymi śrutami. Coś a la wietrówka, tylko że nie przebiłoby to skóry, raczej piekło jak cholera i leciało dalej niż te plastikowe chujowe kulki. Jesteśmy już na dachu. Strzelamy do ludzi, a potem kucamy za osłonkami. Anthony chce brnąć jeszcze dalej. Przynosi reklamówkę pełną kamieni. Ja pasuję. Śmieję się i mówię, żeby robił co chce. Zaczyna rzucać kamieniami w samochody. Wybija szybę w przejeżdżającym Camaro. Camaro daje po hamulcach i powoduje 4-samochodowy karambol na ruchliwej drodze. O kurwa. Wbiegamy do środa i wyglądamy z okien. Policja szuka dzieciaków rzucających kamienie. Anthony to odważny skurwiel. W chwili, gdy policja odjechała, wrócił na dach i rzucał w ludzi kamieniami. Nie wybił więcej okien, ale trafił małym kamieniem kobietę po 30 w głowę. To uczucie, gdy ludzie dostają kamieniami, ale nie widzą kogo, kto je rzuca, więc zmieszani idą przyspieszonym krokiem, jak gdyby nigdy nic. Najlepsza rzecz o jego dachu to, że ma coś w stylu balkonu, który jest połączony z dachem i balkon sięga do krawędzi siatki. Niezliczoną ilość razy Anthony był najarany lub pijany i stał na tym balkonie późno w nocy i sikał na ludzi, którzy przechodzili. Przed balkonem jest wielkie drzewo po obu stronach, więc nie widać Anthony'ego do czasu, aż jest bezpośrednio nad ofiarą, a wtedy jest już za późno. Spuszcza spodnie, gdy jest pijany i po prostu wypuszcza przez balkon całą zawartość pęcherza. Robi to wielokrotnie jednej nocy ze względu na wiele browarów. Na szczęście nam oberwało się tylko parę razy. Ludzie na ulicy doświadczyli złotego deszczu o wiele częściej. Jebany Anthony. Pewnego razu Anthony zaprosił mnie na snowboard razem z jego rodziną. Wkrótce zauważyliśmy, że snowboarding jest trudno i poddaliśmy się po kilku godzinach wpierdalania śniegu. Wróciliśmy do ich jeepa, żeby się ogrzać i zobaczyliśmy, że mają białą linę.
Spytałem go, czy chce wziąć tę linę. Schowałem się za drzewami i przytrzymać ją napiętą, podczas gdy ludzie będą zjeżdżać ze zboczy. Oczywiście, że się zgodził i wróciliśmy na górę wyciągiem razem z liną. Gdzieś w połowie stoku każdy z nas wziął jeden koniec liny i poszliśmy schować się za drzewami. Gdy dotarłem na miejsce, dotarło do mnie, że jeśli ktoś w to wjedzie, pociągnie mnie razem z nim. Przywiązałem więc linę do drzewa. Pokazałem Antonemu kciuk do góry, a on naciągnął linę. Pierwszy koleś, który jechał, to 40-letni Azjata. Zahacza o linę i nie dość, że jedzie dalej po małych 20-sekundowych turbulencjach, to Anthony trzyma nadal linę i jedzie za nim na dół. Śnieg był bardzo mocno ubity, a wiał mocny wiatr i jego śniegoodporna kurtka utrzymywała go ciągle na powierzchni śniegu, więc ślizgał się on za tym gościem, który wypierdolił się kawałek dalej. Anthony zjechał jeszcze z 15 metrów, zanim jego głowa utknęła w śniegu, a reszta ciała przewaliła się na plecy. Mieliśmy ostrą bekę, a on wdał się w słowną potyczkę z wściekłym Chińczykiem. Po tym wszystkim powiedział, że to jednak głupi pomysł. Myślę, że najgorsza rzecz, jaką zrobiliśmy, to włamanie się do czyjegoś domu. Anthony nie lubi jednego dzieciaka. Wie, że ten ma Xboxa i sporo gier. Pyta, czy chce iść z nim. Trochę się boję, ale Anthony nie dałby mi spokoju, gdybym się obstrał i tego nie zrobił. Anthony wie wszystko, co trzeba i mówi mi plan. Dzieciak jest jedynakiem mieszkającym z matką. Chodzi do szkoły o tej samej porze co my, a jego mama nie wraca do domu przed 16, więc mieliśmy czas od 8 do 16, żeby to zrobić. Ale było trudniej, bo robimy to w biały dzień. Idziemy od strony tylnego wyjścia, które było otwarte. To była całkiem spokojna dzielnica, więc sporo ludzi zostawiało otwarte drzwi. Wchodzimy i Anthony idzie prosto do pokoju tego chłopaka. Wsadza jego Xboxa do plecaka i zabiera wszystkie jego gry. Nie wiem, co ukraść, więc poszedłem do kuchni i pootwierałem wszystkie szafki i szuflady. Ukradłem parę nożyczek i stary nóż wojskowy, który prawdopodobnie należał do jego dziadka. Straciłem podobny z miesiąc wcześniej w lesie, byłem wkurwiony. Przeszukując szuflady, znalazłem jeszcze $10 w miejscu, gdzie trzymają paszporty, w szufladzie, w jego pokoju, jego mamy, i znalazłem sporo kondomów, które też wzięliśmy. Ostatecznie Anthony wyszedł z Xboxem i 6 grami, a ja miałem $10, 40 kondomów, nożyczki i zajebisty nóż. Dużo dzikich zwierząt pałętało się po mieście i czasem chodziliśmy polować z naszymi wiatrówkami do lasu. Głównie wiewiórki i inne takie, czasem jakieś tam ptaki. Nigdy nie zabieraliśmy ich do domu, tylko zostawialiśmy je tam, gdzie je zabraliśmy, lol. Anthony raz zabił szopa. To był jedyny raz, gdy widziałem tam szopa. Zabrał go do domu i w nocy przyszliśmy do szkoły i wrzuciliśmy go do czyjejś szafki. Do szafek w naszej szkole łatwo się włamać. Potrzeba tylko czegoś w stylu łama i ustępywały. Dlatego ludzie nigdy nie chowali tam nic wartościowego, tylko książki. Anthony zawiesił szopa na haku na ubrania. Następnego dnia w szkole grupa osób zebrała się wokół szafki. Bardzo śmierdziało. Szafka się nagrzała, zanim została otwarta przez jednego z woźnych. Jebało jak gówno. Pełno krwi szopa, bo gdy go zawiesił, musiał przebić jego skórę. Nigdy się nie wydało, że to my. Mówiąc o szafkach szkolnych, dużo sąsiadów miało u nas drzewka owocowe. Pewnego dnia zebraliśmy parę osób, jakoś 4 czy 5, i wypełniliśmy tuzin reklamówek owocami ze wszystkich drzewek z sąsiedztwa, głównie pomarańcze i cytryny. Włamaliśmy się do jednej szafki, napakowaliśmy tam wszystkich pomarańczy i cytryn, w chuj ciężko było je tam wszystkie upchać, ale w końcu udało się wepchać 7 reklamówek owoców do wysokiej szafki. Chciałbym zobaczyć minę tego dzieciaka, kiedy otworzył tę szafkę i 400 owoców wysypało się na niego i korytarz. Pewnego dnia przeglądałem 4chana i natknąłem się na zdjęcie, na którym ktoś przyczepił żabę do balonów i wysłał ją w powietrze. Anthony uznał, że to śmieszne i spytał, czy chciałbym z nim zrobić to samo. Powiedziałem, że spoko. Poszliśmy do parku niedaleko miejsca, w którym mieszkałem, i złapaliśmy żabę. Najciężej było zdobyć balony w środku zadupia. Nie mieliśmy helu, więc kupiliśmy balony z napisami wszystkiego najlepszego ze sklepu. Przyczepiliśmy balony do żaby i puściliśmy je do góry. Było śmieszniej, na dodatek byliśmy zjarani. Wkrótce balony pękły. Dzień był bezwietrzny, więc balony pękły niedaleko od miejsca, w którym staliśmy. Zobaczyliśmy, że żaba spadła w trawiaste pole kilkadziesiąt metrów dalej i tam podbiegliśmy. Trawa miała kilka centymetrów wysokości i dość sporo szukaliśmy tej żaby. Anthony w końcu ją znalazł, skaczącą sobie w trawę. Przynajmniej myśleliśmy, że to żaba. To, co z niej zostało, wyglądało tak jak żaba. Anthony postanowił zaopiekować się żabą astronautą i trzymał ją w pustym akwarium, karmiąc ją świerszczami. Żaba zmarła tydzień później. Smutny dzień dla nas obu. Pewnego razu byliśmy w kinie. Anthony chce, żebyśmy usiedli z tyłu, blisko projektora. Gdy film się zaczął, Anthony zaczął puszczać cienie rękami. Przestał po 20 minutach, a ja i kilku kumpli przesiadliśmy się do przodu, pogadać z jakimiś laskami, bo film ssał pałkę. 10 minut później zobaczył kształt kutasa na ekranie i było widać, jak Anthony wykonuje ruchy biodrami.
Wszyscy patrzymy do tyłu, śmiejąc się, ale nie widać go, bo jest na nim bardzo jasne, rażące światło projektora. Widać tylko cień pchanej biodrami erekcji oraz pojawiającej się, a raz znikającej z ekranu. Robił to przez dobrą minutę. Nagle przystaje, chowa kutasa do spodni, siada i mówi donośnym, lecz spokojnym głosem: kontynuujcie. Cała sala zaczyna się śmiać i dalej oglądać film. Co ten typ ma w głowie? Halloween w klasie maturalnej. Anthony przebiera się za głównego bohatera Pokemonów, Asha Ketchuma. Czerwona czapka, niebieska koszulka i kilka pomalowanych kamieni, które rzucał na ziemię i mówił: wybieram cię, czy coś. Ja byłem żulem. Poszliśmy robić cukierek albo psikus, pierwszy raz od lat. Bo czemu nie? Darmowe cukierki. Poszliśmy do domu jednego kolesia, dał nam parę paczek suszonej wołowiny. Byliśmy zjarani, więc wiźla wpierdzielania suszonego mięska brzmiała zajebiście. Czekamy 5 minut, zamieniamy się kostiumami i wracamy do tego samego gościa. Zdobywamy więcej suszonej wołowinki. Czekamy kolejne 5 minut, tym razem zmieniając tylko elementy ubioru. Ja jestem żulem z czerwoną czapką. Anthony ma niebieską koszulkę, menelską czapkę i tobołek. Wyglądaliśmy jak zjeby. Kogo to obchodzi? Suszona wołowinka. Koleś otwiera drzwi i mówi: słuchajcie, wiem, że jesteście tą samą dwójką dzieci, która przychodzi tu od 30 minut. Żadne dzieciaki i tak nie przyjdą już tak późno, więc weźcie resztę. Daje nam 30 paczek wołowinki różnych rodzajów, teriyaki, paprykową, zwyczajną. Okazało się, że pracował w fabryce suszonej wołowiny i mógł brać sporo do domu, a że nigdy tego nie jadł, to miał tego nadmiar. Zjedliśmy po 10 paczek każdej i żygaliśmy. A potem jedliśmy więcej. Suszona wołowinka. To jest to. Resztę wieczora spędziliśmy porównując wartości energetyczne słodyczy i suszonej wołowinki.